Witam serdecznie wszystkich spod znaku raka. Dzisiaj zrobimy rozkład tarota dla Was na nadchodzący miesiąc, na sierpień. Zapytamy o życie zawodowe, o życie prywatne, o rady kart, o to, jak będzie wyglądało Wasze zdrowie, jakieś pomocne wpływy albo też niebezpieczeństwa. No, rozpocznijmy od życia zawodowego. Wy w międzyczasie możecie zastanowić się, czy nie chcecie kanału zasubskrybować, żeby być bardziej na bieżąco. Możecie także się ze mną skontaktować. Jeżeli tak uznacie, jest link pod filmikiem w opisie. Zachęcam bardzo do tego. Zatrzymajmy się wtedy tutaj w życiu zawodowym. Widzę, że no niestety pewne rzeczy Was doświadczyły w poprzednim czasie i macie tutaj pewien żal, że może coś się nie udało w kwestiach zawodowych, może coś poszło nie do końca po Waszej myśli. Ale to już będzie w przeszłości. To już jest coś, co no, po prostu nie wyszło, może nie poszło dokładnie tak. Może był słabszy miesiąc, jeżeli prowadzicie własną działalność gospodarczą. Albo nie był taki, jak liczyliście, że będzie. Albo no, sprawy nie układały się w waszym zakładzie jakoś specjalnie dobrze. Ale teraz widzę, że sierpień przyniesie Wam pewnego rodzaju tutaj odświeżenie. Przyniesie czas, w którym faktycznie wszystko będzie się całkiem dobrze działo. Tutaj praktycznie wszystkie karty, dziesiątka denarów wskazuje właśnie na dobrą koniunkturę. Karta mocy czy siły, w zależności jak chcecie ją nazywać, mówi o tym, że będziecie zdolni sprostać wszelkim tutaj możliwym wyzwaniom, wszelkim możliwym problemom, które by miały się pojawić. Wręcz nawet widzę tutaj, że rozpoczniecie coś może nie do końca nowego, ale w pewnej kwestii przejmiecie inicjatywę i jeszcze bardziej tutaj poprawicie to, jak wygląda ta sytuacja w waszym miejscu pracy. I ogólnie będzie rozwój. Dziewiątka denarów mówi o rozwoju, który się przeniesie jeszcze dalej na kolejne miesiące, więc tutaj nie ma aż tak wiele do powiedzenia, skoro jest wszystko pozytywne. Mogę Wam tylko tutaj powiedzieć właśnie, że będziecie na fali, tak? Tutaj to ułożenie kart mówi o tym, że nie tylko atmosfera będzie całkiem dobra w miejscu pracy, ale też będziecie na fali, więc jeżeli macie jakieś plany związane z swoim życiem zawodowym, chcecie wdrożyć jakieś nowe rozwiązania gdzieś, chcecie może, macie też jakiś pomysł, żeby może, nie wiem, zmienić miejsce, może nie tyle miejsce pracy, bo tutaj raczej nie mówiłbym o znajdywaniu jakiejś nowej możliwości pracy, ale zmianie tego, jak już w obecnym miejscu jesteście, to widzę, że jak najbardziej te plany możecie wprowadzić i będzie Wam się udawało tutaj je no, ugruntowić, je spowodować, że one zaczną funkcjonować i przeniosą się dalej, tak? Więc Wy będziecie się czuli pewniej, będziecie czuli się lepiej i widać, że no, z taką energią będziecie wchodzić jeszcze w kolejne miesiące, czyli no, w tym przypadku wrzesień, tak? Więc widzę tutaj, że jest ta pełna mobilizacja, jest siła, energia na to, żeby działać i możecie oczywiście ją spożytkować tak, jak uznacie, bo nie musicie jej pożytkować w ogóle, to już od Was zależy, ale jeżeli będziecie chcieli, jeżeli macie jakieś plany, to warto w przeciągu sierpnia je puścić w ruch i je wprowadzić w życie. Jedna rzecz taka dodatkowa, tutaj mamy giermka pucharów, to wskazuje na jakąś osobę, która będzie w waszym otoczeniu zawodowym, która będzie taką dobrotliwą osobą, prawdopodobnie kimś nowym, może młodszym stażem, młodszym właśnie doświadczeniem, ale też może i fizycznie po prostu młodszą osobą, która będzie wzbudzała waszą sympatię. Taka osoba się pojawi, albo ona już jest, ale dopiero teraz ją tak zauważycie bardziej, może będziecie mieli więcej możliwości do kontaktu z tą osobą, więc
Taka osoba też będzie i to będzie przyjemne. Tutaj mówię, no to będzie osoba wzbudzająca sympatię, będzie trochę rozjaśniała wam codzienność, bym powiedział. No oczywiście nie w jakiś olbrzymi sposób pewnie, no na ile kolega czy koleżanka w pracy może to robić, czy podwładny nawet, ale tak, ale będziecie czuć sympatię do tej osoby. Może być to początek jakiegoś lepszego, bliższego koleżeństwa w ramach no, wykonywanych obowiązków. Dobrze, przejdźmy dalej. Zapytajmy karty o wasze życie, tutaj bardziej prywatne. I co tutaj karty chcą wam powiedzieć? No dobrze. Okej. Już tutaj widzę. Jakieś problemy, które się za wami ciągnęły, czy może jakiś problem, który cały czas funkcjonuje. Nie mówię, że on się jakoś tak ciągnie strasznie i nie możecie go zbyć, ale jest tutaj pewna troska, która was męczy i widzę, że ona odejdzie. Tutaj mamy kartę tej troski. To może być osoba, tak? To może być osoba, która jest troszkę, no wam nie na miejscu, może wasze kontakty nie są najprzyjemniejsze w ostatnim czasie i nie poszły najlepiej i macie, no tak, ten dialog między wami nie uchodzi i nie wychodzi tak, jakbyście chcieli, a że jest to na tutaj prywatnym, takim, no, w sferze prywatnej, tak, a nie zawodowej, więc to nie jest kolega, a z pracy, tylko ktoś taki, no, powiedzmy, no, nie wiem, na miarę przyjaciela, może członka rodziny, czy też znajomego po prostu, no może nie przyjaciela, znajomego. Widzę, że tutaj ten problem z tą osobą odejdzie, tak? No, tutaj trzymałem już tą kartę, ale podniosę ją jeszcze raz. Karta dziewiątki pucharów mówi o tym, że będzie jakiś przełom, może się z kimś pogodzicie, może po prostu sytuacja się zmieni i też właśnie ta relacja się poprawi i będziecie, nawiążecie lepszy kontakt, może odzyskacie też z tą osobą kontakt wcześniej, bo nie za bardzo wcześniej udawało wam się porozumieć. To właśnie tutaj jest taka karta tych dwóch buław, która mówi o początku czegoś nowego albo odrodzeniu czegoś, więc ta relacja z tą osobą się poprawi po prostu między wami. Będzie ku temu dobry grunt, żeby załagodzić jakieś tam niesnaski. To może być na przykład wasz partner, tak? Czy partnerka, ktoś, z kim no, po prostu ostatnio może się nie układało aż tak dobrze, ale teraz widzę, że na przestrzeni sierpnia ta sytuacja się odmieni. Będzie taki prawdopodobnie nawet jedna taka sytuacja, tak? Czy może to będzie telefon, w którym wy albo ta osoba zadzwonicie do siebie i porozmawiacie i spróbujecie zakopać topór wojenny. Prawdopodobnie nie mówię, że to jest jakiś tam wielki konflikt, że był między wami, ale no po prostu teraz zauważycie, że może jednak jest szansa na, no, na jakąś większą bliskość, tak, w tej materii. Ale mówię, to będzie takie prawdopodobnie jedno wydarzenie albo kilka, ale bardzo blisko ze sobą połączonych wydarzeń, czy blisko od siebie występujących. I to zdecydowanie da wam nową energię do kontynuowania tej relacji. Ja bym na przykład tutaj widział może odnowienie znajomości, znaczy znajomość to już pewnie jest, ale na przykład z jakimś, z bratem, z siostrą, może z ojcem, z matką nawet, czy z wujkiem, z ciotką, z kimś z rodziny, czy z jakimś przyjacielem dawnym, z kim, no, nie szło wam się dogadać w ostatnim czasie, może były jakieś problemy zupełnie inne, ale teraz na przykład się spotkacie na przestrzeni sierpnia i zauważycie, że jednak jest szansa, żeby było między wami dobrze, że i może nastawienie tej osoby się zmieniło, może wasze nastawienie ogólne się zmieniło, może ktoś komuś wybaczył, więc tutaj jest takie odświeżenie, odwilż, może nazwijmy to tak, nawet w tych relacjach i będzie to początkiem, takim przyczynkiem do dalszego rozwoju tej znajomości i pożegnania się z tym złym, co było. Widzę także tutaj
jakieś sprawy, które będziecie musieli załatwić. Rycerz mieczy mówi o wiadomościach, albo w jednej wiadomości, albo o szeregu spraw, bardziej takich irytujących, które będziecie musieli pozałatwiać w przeciągu sierpnia. Będzie to coś raczej nieprzyjemnego, ale może nie tyle nieprzyjemnego i na pewno nie niebezpiecznego, ale raczej irytującego. To będzie coś, co będziecie musieli zrobić, nie za bardzo będziecie chcieli to robić, ale nie za bardzo też będzie szansa na to, żeby to zostawić tak jak jest i całkowicie zignorować. Dalej za to widzę, że w sierpniu będziecie mieli czas, żeby tak sami dla siebie odpocząć, tak? Czwórka mieczy, pomimo tego, że wygląda tak troszkę grobowo, tak? Przynajmniej w kartach Rider White'a, ale tutaj razem z ósemką pucharów, która czasami może być traktowana jako zła karta, ale w tym połączeniu nie widziałbym tego tak. To wskazuje na to, że będziecie mieli czasu trochę, szczególnie pod koniec sierpnia, czasu trochę dla siebie, trochę na refleksję, na odpoczynek, to jest ważne. Tak? Będziecie mieli szansę na odpoczynek, ale raczej taki spokojny odpoczynek. Tak? Że jak były możliwości tutaj, nie wiem, imprezowania, czy aktywnego wypoczynku, czy robienia rzeczy, odwiedzania ludzi, jeżdżenia gdzieś, to minęło. Teraz będzie na pewno chwila przynajmniej na to, żeby sobie usiąść, nacieszyć się tą resztką lata, która będzie i po prostu sobie, jak teraz niektórzy mówią, pochillować, tak? Więc będzie ku temu możliwość i będzie ten, i to będzie bardzo regenerujące dla was, będzie regenerujące dla waszego stanu o dziwo emocjonalnego nawet. Może po prostu za dużo się działo w ostatnim czasie, było za dużo rzeczy, które was martwiło i teraz zauważycie już, że pod koniec tego miesiąca, że już większość tych złych rzeczy odeszło, że już nie ma aż tak wiele trosk, wiele zmartwień i można faktycznie trochę odpocząć, trochę odpuścić, spowolnić, tak? Wziąć rzeczy na niższym biegu i sądzę, że tutaj to będzie tak gdzieś właśnie pod koniec sierpnia będzie taka realizacja, że taka szansa jest i warto z niej skorzystać. I karty radzą, żeby z niej skorzystać. Przejdźmy dalej, zapytajmy o rzeczy, na które karty chciały, żebyśmy zwrócili uwagę. Okej. Dobra, czyli tutaj zatrzymajmy się na tym chwilę. Jeżeli jest jakaś sprawa oficjalna, urzędowa, może prawna nawet, tak, w waszym życiu, coś z takiego do załatwienia, to karty sugerują, żeby specjalnie z nią nie szarżować, nie iść całkowicie w ciemno, nie iść po prostu tak, jak dostaniecie jakąś tą informację, że coś trzeba takiego załatwić, żeby iść bez sprawdzenia rzeczy w koło i nie iść od razu ich załatwiać. Lepiej wziąć to, zastanowić się, może kogoś spytać o radę i tutaj karta Rydwanu mówi o tym, żeby to aż tak bardzo nie ruszać, nie aż tak szybko ruszać w przód, gdyż by inaczej będzie się to wiązało, tutaj piątka buław mówi, będzie się to wiązało z licznymi takimi konfliktami, takimi niepowodzeniami, drobnymi niepowodzeniami, takiego odbijania się od ściany, tak, może bym to nazwał, więc warto wziąć rzeczy bardziej na spokojnie w tej kwestii, może poczekać nawet trochę, wziąć na przetrzymanie, jeżeli terminy na to pozwalają, jeżeli jest tutaj taka opcja, nie decydować o takich ważnych rzeczach w tym czasie, tu i teraz, a na pewno nie pochopnie, tak, i to może być, nie wiem, na przykład, może macie jakąś gdzieś działkę i myślicie, żeby ją sprzedać. Może też być jakaś tutaj sprawa właśnie typowo sądowa, tak, która gdzieś tam się toczy i byście chcieli już jak najbardziej mieć ją za sobą, może warto ją troszkę przedłużyć, tak? Może warto jednak tutaj nie godzić się od razu na to, na ucięcie mieczem, żeby to się skończyło. Może jednak warto to trochę przedłużyć i nie stracić na tym zwyczajnie, a na pewno nie stracić energii i siły i właśnie tutaj czasu też, bo tutaj karty mówią właśnie o obijaniu się od ściany, jeżeli będziecie szli bez odpowiedniego przygotowania, więc to na pewno jest rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Zapytajmy o wasze zdrowie.
Okej, tutaj zaraz skomentujemy. Przeszkoda, faktycznie nie widać tutaj jakiejś specjalnie przeszkody. Pomocny wpływ, i to jest ciekawe, pomocny wpływ pewnie się odnosi do tej osoby, którą poznacie na sferze zawodowej, bo na to wychodzi, że bardzo polubicie tą osobę, więc może z tego wyrosnąć jakaś lepsza, bliższa znajomość, taka koleżeńska, może nawet jakaś przyjacielska, więc to na pewno będzie jakiś taki lepszy element, taka perełka w tym sierpniu, która, no może ktoś naprawdę bardzo zabawny dołączy do zespołu, do was w pracy. Nie wiem, może tak być. Pomocny wpływ, przeszkoda, to był pomocny wpływ, przeszkoda. Tutaj as pucharów mówi, że specjalnie nie ma przeszkody, tak? Że tutaj będzie dobrze, to jest karta sukcesu, to jest karta tego, że sprawy układają się także w sferze uczuciowej, tak? W sferze emocjonalnej układają się dobrze, więc może to się odnosi na przykład właśnie do tej starszej znajomości, gdzie no, emocje jednak te pozytywne przezwyciężą i one może zawsze były, tylko były przez coś przyćmione i teraz będzie poprawa tej sytuacji, więc przeszkody jakieś takie, która by miała znienacku wyskoczyć, może poza tym, tak, ale jeżeli ta karta tutaj mówi o przeszkodzie, to znaczy, że to też nie będzie aż tak ważne, nie będzie aż tak poważne, o, poważne, ważne może być, ale nie poważne, żeby aż tak bardzo uznawać to za przeszkodę. Więc nie będzie czegoś takiego, co by znienacka was tutaj wzięło i zmartwiło, zresztą niczego takiego też tutaj nie widać. Jeżeli chodzi o to zdrowie, to powiedziałem, że będzie ok, no ale będzie ok, ono nie będzie jakoś wybitne, więc możliwe tutaj jest wyjście całkiem obronną ręką z jakiejś choroby, z jakiegoś gorszego samopoczucia, może będzie was coś łapało w przeciągu sierpnia i uda się jednak zrobić tak, że to nie urośnie do rangi czegoś poważniejszego, jakiejś prawdziwej grypy, czy coś, czy to przeziębienie uda się w dzień czy dwa zwalczyć, dlatego mówię, że to zdrowie będzie ok, będzie udało wam się przezwyciężyć pewne problemy, ale to nie jest tak, że będziecie całkowicie zdrowi i będziecie przez cały sierpień czuć się idealnie, możliwe, że będzie tutaj pewien problem, właśnie będzie jakiś taki mały okres, w którym będziecie czuć się o wiele gorzej, ale ostatecznie no, nie rozwinie się w to nic poważnego, więc tutaj lepiej siebie oszczędzać, jeżeli możecie, jeżeli nie musicie się forsować, to właśnie może dać sobie tutaj trochę czasu, trochę przestrzeni na dokurowanie się, jeżeli macie jakąś dolegliwość, która za wami się ciągnie, jeszcze się czujecie, że wreszcie nie doleczyli tego do końca, to może warto to doleczyć, tak, w przeciągu sierpnia. Więc tak, to jest rozkład dla was, raki tutaj dla sierpnia. Mam nadzieję, że był dla was pomocny, że będzie dla was pomocny. Jeżeli tak, możecie rozważyć tutaj zasubskrybowanie kanału, żeby być bardziej na bieżąco. Ja jestem Kosma Mykowski, bardzo dziękuję wam za wasz czas i mam nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, tak jak mówiłem, jest link pod filmikiem, tak jak zawsze. I mam nadzieję, tak jak mówię, że się zobaczymy później. Dzięki, pa.